Cześć, tu McGuffin. Ma dziewczynka jest o wiele bardziej inteligentna od swoich rówieśników, ale zupełnie nie okazuje emocji. Co ukrywa, dzisiaj zamierzam opowiedzieć o horrorze, dramacie pod tytułem The Bad Seed. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Na początku filmu widzimy 9-letnią dziewczynkę o imieniu Emma Grossman, która przez okno swojego pokoju obserwuje tonącego kota w fontannie. Zasłania żaluzję i kontynuuje swoją poranną rutynę, nie okazując żadnego żalu wobec tonącego kota. Emma mieszka z owdowiałym ojcem o imieniu David Grossman. Jest doskonałą uczennicą i dobrze wychowanym dzieckiem. Jednak wydaje się, że nie ma ludzkich emocji. Tego dnia podczas śniadania Emma mówi mu o swoim marzeniu, aby zdobyć nagrodę obywatelstwa w szkole. W trakcie rozmowy dołącza ciotka Emmy, Angela. Informuje Dawida o znalezieniu nowej opiekunki dla Emmy. Okazuje się, że poprzednia opiekunka Emmy doznała nieszczęśliwego wypadku. Podczas rozmowy Emma mówi o martwym kocie w fontannie. Dawid wyciąga kota, ale Emma wydaje się być pozbawiona jakichkolwiek emocji wobec jego śmierci. Tego samego dnia w szkole OSA wywołuje strach wśród dzieci podczas nauki. Gdy uczniowie uciekają ze strachu, Emma odważnie bierze szklankę i łapie osę, aby wypuścić ją za okno. Tymczasem Dawid przeprowadza rozmowę z potencjalną opiekunką o imieniu Chloe. Podoba mu się jej doświadczenie, więc ją zatrudnia. Chloe wydaje się być zainteresowana Dawidem. W szkole koleżanka Emmy, Kathy, się bawi, kiedy wpada na Emmę, która jej pomaga stać. Nauczyciel obserwuje rozwój wydarzeń. Wydaje się, że Emma próbuje okazać współczucie, aby zdobyć nagrodę obywatelstwa. Tamtej nocy Emma ćwiczy uśmiech przed lustrem. Następnego dnia nadchodzi dzień wręczenia nagród. Dawid wystroił Emmę i odwozi ją do szkoły. Wszyscy rodzice i uczniowie zajmują miejsce w audytorium, a nauczyciel ogłasza, że nagrodę obywatelstwa zdobył Milo. Emma jest załamana. Gdy Dawid rozmawia z Emmą o wygranej Milo, mówi, że to ona powinna dostać nagrodę i zaczyna obrażać Milo. Przeprasza, gdy Dawid surowo na nią spogląda. Jakiś czas później, gdy nikt nie patrzy, Emma zabiera Milo, aby pokazać mu pobliski klif. Gdy Milo sugeruje powrót, Emma zbliża się do niego, a ekran robi się czarny. Później, gdy rodzice Milo pytają ją, czy widziała go, kłamie i mówi, że nie widziała go od czasu ogniska. Nagle z jakiegoś miejsca przybiegają dwie dziewczyny, wołając o pomoc. Wszyscy rodzice przybiegają na miejsce, aby zobaczyć, że Milo spadł z klifu i utopił się w oceanie. Jego ojciec niesie ciało dziecka, próbując je reanimować, ale Milo nie żyje. Następnego dnia rano, podczas śniadania, Dawid pyta Emmę, jak się czuje, ale ona całkowicie ignoruje fakt, że jej przyjaciel zmarł poprzedniego dnia. Później pojawia się nowa opiekunka, Chloe, która przychodzi do domu. Tego wieczoru Dawida nie ma w domu. Emma znajduje Chloe w pokoju Dawida, kradnącą niektóre z jego leków. Później, gdy oglądają film, Emma konfrontuje ją w kwestii lekarstw. Obiecuje nie mówić Dawidowi, jeśli Chloe zrobi to, czego chce. Emma rozkazuje jej kupić lody. Chloe nazywa małą dziewczynkę suką, ale robi to, o co prosiła Emma. Następnego dnia odbywa się pogrzeb Milo. Po ceremonii wszyscy płaczą oprócz Emmy. Dawid rozmawia z rodzicem Milo i dowiaduje się, że zniknęła jego nagroda, zakładając, że zatonęła w oceanie. Wtedy Emma również zaczyna płakać. Wydaje się, że udaje, że jest smutna przed rodzicem Milo. Po powrocie do domu Dawid martwi się zachowaniem Emmy. Gdy w tym dniu składa pranie Emmy, zauważa, że nagroda Milo jest ukryta pod jej materacem. Dawid przegląda zdjęcia z dnia wręczenia nagród i znajduje kilka zdjęć Emmy, wpatrującej się w Milo. Podejrzewa, że Emma ma coś wspólnego z jego śmiercią. Później tego samego dnia nauczycielka Emmy, pani Alice i policjant odwiedzają Dawida, aby porozmawiać o śmierci Milo. Pani Alice twierdzi, że ktoś widział Emmy z Milo na klifie przed jego śmiercią. Emma podsłuchuje ich rozmowę zza drzwi. Udaje, że wpada na wazon i rani się, aby przerwać rozmowę dorosłych. Widząc, że Emma jest ranna, pani Alice i policjant odchodzą. Opiekują się raną Emmy. Dawid pyta ją, czy była z Milo na klifie, ale Emma zaprzecza. Gdy ujawnia, że pani Alice powiedziała, że tak było, Emma zdenerwowana krzyczy,
że pani Eris jej nienawidzi. Następnego dnia Chloe idzie na tu ich domu, gdzie pracuje Dawid. Pyta go, czy może tam zapalić papierosa, ale Dawid odmawia, mówiąc, że miejsce ma zbyt wiele łatwopalnych cieczy. Zaraz potem Chloe zabiera Emmę na dwór, aby pobawić się na hulajnodze. Podczas zabawy dziewczyny widzą samochód pani Eris przed domem Milo. Rozmawia z matką zmarłego chłopca. Chloe mówi, że budują sprawę przeciwko Emmie. Wie, że Emma zrobiła coś Milo, jednak mała dziewczynka udaje, że nie wie, o co chodzi. Po powrocie do domu kontynuują rozmowę. Chloe mówi Emmie, że jeśli odkryją, co stało się z Milo, to posadzą Emmę na krześle elektrycznym. To przeraża Emmę, ale i tak nie przyznaje się do niczego. Później tego samego dnia Chloe szuka Emmy, ale zauważa, że gniazdo os, które było na suficie w budynku gospodarczym, zniknęło. Potem widzimy, jak pani Eris odjeżdża spod domu Milo. Podczas jazdy osa rozprasza jej uwagę, przez co prawie powoduje wypadek. Jedzie dalej, a kamera pokazuje tylne siedzenie, na którym leży gniazdo os. Emma położyła gniazdo w samochodzie, aby spróbować zabić swoją nauczycielkę. Po powrocie do domu Chloe znajduje nagrodę Milo pod materacem Emmy. Wiesza ją na lampie na komodzie Dawida, aby widać Emmę. Dawid jest w łazience, gdy Emma wchodzi do jego pokoju i zauważa medal. Zdejmuje go z lampy i ukrywa za plecami, ale Dawid wszystko widzi. Prowadzi ją z powrotem do jej pokoju i konfrontuje ją. Emma kłamie i wymyśla historię, że Milo podarował jej nagrodę, gdy się bawili. Dawid wyrusza na przejażdżkę, aby pozbyć się złych myśli. Gdy zauważa rozbity samochód na poboczu drogi, dzwoni również do Angeli i prosi ją o znalezienie terapeuty dla Emmy. Dawid zaczyna śnić koszmary o Emmy i Milo. Następnego dnia Emma mówi Chloe, że to ona umieściła nagrodę w pokoju Dawida. Jest wściekła. W tym momencie Dawid schodzi na dół i prosi Emmę, żeby poszła razem z nim. Zabiera ją do domu Milo, aby oddać nagrodę jego matce. Jest dozorientowana, ale wdzięczna, że go zwróciła. Informuje ich wtedy o śmierci pani Eris. Miał wypadek samochodowy z powodu os. Dawid jest zdziwiony. Emma zaczyna płakać, twierdząc, że pani Eris była jej ulubionym nauczycielem. Jednak w drodze powrotnej Emma zdaje się już nie pamiętać o śmierci pani Eris i rozmawia o pieczeniu ciastek z Chloe. Zachowanie Emmy niepokoi Dawida. Później, gdy Dawid pracuje w budynku gospodarczym, zauważa, że gniazdo os zniknęło. Podejrzewa swoją córkę o spowodowanie śmierci pani Eris. Następnego dnia Emma ma pierwszą wizytę u swojego terapeuty, doktora Marsha. Prowadzą długą rozmowę. Po sesji lekarz mówi Dawidowi, że Emma jest jak każde inne normalne dziecko. Oszukała nawet psychiatrę. Kiedy wracają do domu, Dawid spotyka Chloe opalającą się w staniku sportowym. Prosi ją, żeby przyjść do Emmy. Kiedy Chloe i Emma rozmawiają, Chloe mówi małej dziewczynce, że Dawid wcześniej patrzył na nią z podtekstem seksualnym. Dodaje także, że może zostać jej macochą. Wściekła Emma krzyczy na nią, żeby trzymała się od jej taty z daleka. Tego wieczoru Emma pyta Dawida, czy Chloe mu się podoba. Dawid jest zaskoczony pytaniem. Emma wyjawnia również, że Chloe chce zostać jej macochą. Jednak Dawid jest spóźniony na randkę, więc wychodzi, nie dając jej wiele wyjaśnień. Jakiś czas później Chloe słyszy hałas, gdy ogląda telewizję. Szuka Emmy, ale nie może jej nigdzie znaleźć. Spogląda przez okno na budynek gospodarczy i dostrzega tam cień. Wychodzi, żeby jej poszukać. Kiedy wchodzi do budynku gospodarczego, drzwi się zamykają. Próbuje jej otworzyć, ale sprawia wrażenie, że są zamknięte od zewnątrz. Wtedy na podłodze zaczyna rozprzestrzeniać się ogień. Chloe widzi, jak Emma patrzy na nią przez okno. Próbuje ją uderzyć, ale ogień ją obezwładnia, a ostatecznie zabija. Dawid wraca do domu, gdzie czekają na niego strażnicy i ratownicy medyczni. Mówią mu o śmierci Chloe. Emma została zabrana do domu urzędnika. W końcu widzi się z Emmą i ją przytula. Tego wieczoru Dawid idzie do pokoju Emmy. Siada przed nią i kochająco pyta, czy zrobiła krzywdę Milo. Zapewni ją, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby jej pomóc, ale musi powiedzieć prawdę. Emma w końcu się przyznaje, że spychała Milo z klifu. Wymyśla wymówkę, że miał ją wydać za zabranie jego nagrody. Następnie beztrosko mówi, że już tego nie zrobi. Dawid jest przerażony. Pyta ją także o panią Lewię, poprzednią opiekunkę Emmy. Emma zdradza, że popchnęła ją ze schodów, ponieważ pani Lewia złapała ją za rękę. Twierdzi, że pani Lewia powinna była być bardziej ostrożna.
Emma staje się coraz bardziej agresywna, gdy opowiada o swoich działaniach. Zapytana o to, co zrobiła Chloe, krzyczy na Davida i obwinia Chloe za próbę zostania jej macochą. David jest zaniepokojony, nie może uwierzyć, że jego mała córka mogłaby popełnić tak straszliwy czyn. Następnego ranka szeryf miasta dzwoni do Davida i mówi, że chce spotkać się z Emmą. Jednak David wymyśla wymówkę, że jest chora. Następnie zabiera ją do ich domku nad jeziorem, oddalonego od miasta. Witaj jej gosposia. Później tego samego dnia szeryf ponownie dzwoni do Davida, aby poinformować go, że pożar został celowo zniecony przez kogoś, ale nie wiedzą, kto to był. Rozumiejąc, że jego córka może zostać schwytana, jest zaniepokojony. David ma przy sobie pistolet. Spogląda na niego od czasu do czasu, zastanawiając się, czy może go użyć, aby rozwiązać sytuację. Następnego dnia, gdy David śpi, Emma wchodzi do jego pokoju i go całuje. Zamyka wszystkie okna i włącza wszystkie palniki gazu, próbując zabić swojego ojca. Następnie Emma idzie nad jezioro i tam zostaje. Wtedy David się budzi i wyczuwa zapach gazu, który wypełnia dom. Szybko otwiera okna i wyłącza palniki. Widzi Emmę na zewnątrz nad jeziorem i zdaje sobie sprawę, że próbowała go zabić. Podchodzi do niej i pyta, dlaczego to zrobiła. Emma odpowiada, że jeśli coś mu się stanie, będzie mogła zamieszkać u swojej ciotki, Angeli, która ją lubi. David bierze ją za rękę i spokojnie wchodzi z nią do domu. Następnie widzimy, jak David miażdży swoje lekarstwa. Później przynosi Emmie filiżankę gorącej czekolady. Oboje piją gorącą czekoladę i David kładzie ją spać. Gdy wraca do swojego pokoju, dzwoni do Angeli i opowiada jej wszystko o złych czynach Emmy, ale ona mu nie wierzy. Przeprasza Angelę i zataja prawdziwe intencje. Okazuje się, że David dodał leki do gorącej czekolady Emmy, aby ją przedawkować, żeby powstrzymać ją od zabijania ludzi. Jednak nie mówi o tym Angeli tego wieczoru, gdy śpi. Emma wchodzi do jego pokoju, trzyma w ręce pistolet i celuje w siebie. Strzela, ale chybia, a kula przelatuje obok Davida i trafia w poduszkę. Hałas go budzi i pyta Emmę, jak to możliwe, że jeszcze żyje? Emma odpowiada, że zamieniła ich kubki z gorącą czekoladą, wiedząc, że chciała go zabić. David szybko odbiera jej pistolet. Emma szybko chwyta jego telefon i dzwoni na numer alarmowy 911. Następnie ucieka do łazienki, a David podąża za nią, aby ją zabić. Emma mówi dyspozytorowi pogotowia, że jej ojciec próbuje ją zabić. David wyważa drzwi od łazienki i celuje pistoletem w Emmę. Wtedy niespodziewanie pojawia się za nim gosposia z jego karabinem. Kiedy David ma już zabić Emmę, gosposia strzela do niego. Emma patrzy, jak jej ojciec upada na ziemię i umiera. Na miejsce przybywa również policja. Przenosimy się do następnego ranka, kiedy ciotka Angela pojawia się na miejscu. Mówi Emmy, że jej tata był prawdopodobnie chory. Film kończy się, gdy widzimy, jak Emma przytula Angela i uśmiecha się, mając zimny, złowrogi wyraz twarzy. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.